zebrało około 880 osób. Jeszcze 8 osób niedawno otwierało numery w biurze. Mam nadzieję, że dotrą na start. Chciałbym powitać naszych gości, a więc radni powiatu zatrudniającego. Proszę tutaj, to jest dotyczący Rady Miejscy Przemysła. Radny Paczoł, witam serdecznie. Rady Miejscy Przemysła, Sławomir Pyno i Rady Miejscy Przemysła, Kacper Lubiński, Tadeusz Pawła, Przemysł Kopelski, Przemysław Groźny. Proszę o dużej frekwencji. Myślę, że będzie dzisiaj rekord frekwencji. Myślę, że startuje około 650-870 osób. Witam serdecznie wszystkie zawodniczki, wszystkich zawodników. Dzisiejszy 13 zimowy bieg przegryzał pociąg za biegiem walentynkowym. Spotykamy się 14 lutego, a więc dobiegnijcie szczęśliwie do mety, żebyście później mogli swoim pociechom, nie wiem, sympatią, koło tamkolwiek zrobić to, co w końcu powinno się zrobić. Wszystkiego dobrego. 13. W tym roku głównym organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemesznie, a osobą odpowiedzialną za ten bieg jest dyrektor OSIR-u pan Mariusz Kowalczyk. Natomiast no, oczywiście jest to przy dużej współpracy z Urzędem Miejskim Przemyszla oraz wielu instytucji, sponsorów, którzy nas tradycyjnie wspierają. Trasa jest 15-kilometrowa, tradycyjnie jest dzisiaj piękna pogoda, tereny są malownicze, wiadomo, byłyby jeszcze bardziej malownicze, gdyby spadł śnieg, nie za dużo oczywiście, taki, żeby nie utrudniał biegania, ale na pewno jest piękna. Biegnie lasami wokół trzech jezior położonych tutaj na terenie w okolicy Gołąbek. W ogóle to jest bardzo ciekawe miejsce, bo tutaj jest styk dwóch województw, trzech powiatów, kilku gmin i dlatego kiedyś właśnie postanowiliśmy, założyliśmy sobie taki plan, żeby zimą właśnie, gdy ten boom na bieganie jest mniejszy, gdy tych biegów jest mniej, zorganizować i to się udało. Pierwszy bieg, który no, był organizowany przez kilka osób prywatnych, Grzegorza Grabowskiego, Zygmunta Nowaczyka, ja się też to włączyłem, był zupełnie na wariackich papierach, nie był budżetowy. Robiliśmy to wtedy na takiej zasadzie, ja dzwoniłem do brata, słuchaj Tadziu, będziesz lekarzem, bo nie mamy pieniędzy,
pieniędzy na lekarza zawodów, dzwoniłem do kolegów, jakichś tam przedsiębiorców, się okazało, że krzestny mojego syna, który zafundował nagrodę, która miała być nagrodą w kategorii, okazało się, że to była najładniejsza nagroda, najbardziej wartościowa, którą mieliśmy, jeżeli się nie mylę, była to mikrofala i dostał ją zwycięzca biegu. Dzisiaj oczywiście są inne nagrody. To, że tyle osób przyjechało, a nie wiem ile dokładnie, ale przypuszczamy, że około 850 osób dzisiaj tutaj będzie startowało, to jest to, że na pewno ten bieg warto organizować. I myślimy, że padnie dzisiaj rekord frekwencji, chociaż początek zawodów był niewypałem, bo nie wystrzeliłem. Majdanka chce przekazać kilka miłych słów biegaczom. Proszę, Manusia. Dobra, dobra.